Nasz stary, poczciwy Układ Słoneczny to w zasadzie dość dziwaczne miejsce, gdzie występują zjawiska nie z tego świata, których my, ludzie, nie zdołaliśmy jeszcze wyjaśnić. Krążą plotki, że za Neptunem znajduje się ogromna, nieodkryta jeszcze planeta, że wulkany na Plutonie plują lodem, a kolosalny krater na Marsie pomieści Stany Zjednoczone i pół Kanady. Cóż, sprawdźmy, czy to prawda i porozmawiajmy o najbardziej tajemniczych ciekawostkach o Układzie Słonecznym. Układ Słoneczny ma 4,6 miliarda lat. Jest tak stary, że można go w zasadzie nazywać dziadkiem. Naukowcy doszli do takiego wniosku, kiedy zbadali najstarszą materię, jaką udało im się znaleźć, i chodzi tu oczywiście o meteoryty. Na Wenus nie da się założyć kapelusza na głowę. W ogóle. A spróbujcie tylko ustać na nogach. Planeta jest bardzo wietrzna. Górne wiatry są o 50 razy szybsze niż jej ruch obrotowy. Co więcej, te gwałtowne porywy nigdy nie ustają, a z czasem mogą nawet przybrać na sile. Chcecie uciec? Musielibyście przebyć 17,7 miliarda kilometrów od Ziemi, żeby opuścić Układ Słoneczny. Lepiej więc zabierzcie ze sobą mapy Google. Pewnie słyszeliście o metanie, gazie będącym produktem ubocznym naturalnych procesów, takich jak aktywność wulkaniczna i hodowla krów. Tak czy inaczej, ten gaz to nie tylko część marsjańskiej atmosfery, ale także jedyna kwestia, która bez końca zaprząta umysły naukowców. Chodzi o to, że ilość metanu na Marsie ciągle się waha, a badacze nie potrafią stwierdzić, dlaczego tak się dzieje. Czy na Marsie są krowy? Jak zapewne pamiętacie, Pluton był kiedyś planetą, dopóki w 2006 roku nie został pozbawiony tego tytułu. Później ponownie został zaklasyfikowany jako planeta karłowata. Mogliby się w końcu zdecydować. Jednak najbardziej zaskakującą ciekawostką na temat tego ciała niebieskiego jest to, że jego średnica jest mniejsza niż Stanów Zjednoczonych. Sami popatrzcie. Najdłuższa przekątna kraju, ze stanu Maine do północnej Kalifornii, wynosi 4506 km, a na Plutonie jest to tylko 2370 km. Gdybyście położyli tę planetę na środku Ameryki, zmiażdżylibyście tylko jakieś 3 stany. Ale to i tak kiepski pomysł. Uran, czyli jeden z lodowych olbrzymów, obraca się na boku, a astronomowie nie mają pojęcia, dlaczego planeta wybrała tak niecodzienną pozycję. Sprawcami mogły być pradawne, potężne zderzenia, ale jest to na razie tylko teoria. Nawiasem mówiąc, to jedyna planeta, która leży na boku. Nasze Słońce jest przeogromne. Mam to udowodnić? Cóż, 99,86% całej masy Układu Słonecznego stanowi masa Słońca, a konkretnie wodór i hal, z którego jest zbudowane. Pozostałe 0,14% to w większości masy 8 planet Układu Słonecznego. Ziemia może nie być jedyną aktywną tektonicznie planetą w Układzie Słonecznym. Astronomowie zauważyli na Merkurym pewne formy terenu przypominające klify. Jeśli tak jest, ruchy tektoniczne wyjaśniłyby gwałtowne kurczenie się planety. W większości filmów science fiction o kosmosie główny bohater wpada w pas asteroid i walczy o przetrwanie, omijając niezliczone skały, które mogą zniszczyć jego statek kosmiczny. Muszę was rozczarować, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Jedyny pas asteroid, o którym wiedzą astronomowie, leży między Marsem a Jowiszem. W tamtym rejonie znajdują się tysiące asteroid, ale są tak szeroko porozstawiane, że szansa na zderzenie z nimi jest praktycznie zerowa. Aj, chyba wszystko zepsułem. Sorry. Za orbitą Neptuna leży tajemniczy pas Kuipera, wypełniony ogromnymi lodowymi obiektami. Najciekawsze w tej kosmicznej formacji jest to, że naukowcy nie potrafią wytłumaczyć ścieżki jej ruchu. Tłumaczą jednak, że Neptun może skrywać przed naszym wzrokiem gigantyczną planetę. To hipotetyczne ciało niebieskie zostało już nazwane planetą X, a my musimy po prostu zaczekać, aż jej istnienie zostanie potwierdzone. Lub nie. Wulkany na Ziemi różnią się od tych na Plutonie jak lód i ogień. Dosłownie. Na naszej planecie wulkany plują lawą, a na Plutonie wybuchają lodem. Woda zwiększa objętość podczas zamarzania i kiedy z czasem pod ziemią ciśnienie się zwiększa, to któregoś dnia następuje wybuch lodu. W efekcie formuje się nowy kryowulkan. Jeden z księżyców Saturna, Japet, ma wyjątkowy wygląd. Jest dwukolorowy. Jedna z jego półkul jest jasna, a druga niesamowicie ciemna. Naukowcy jeszcze nie odkryli tajemnicy tego zjawiska. Oto kolejna dziwna ciekawostka o Plutonie, a raczej jego atmosferze.
Po pierwsze, wznosi się znacznie wyżej od powierzchni tej karłowatej planety niż na przykład atmosfera ziemska. Co więcej, ma ona ponad 20 warstw, a wszystkie są strasznie zimne i bardzo gęste. Żyjemy w środku Słońca. Nie mam na myśli, że mieszkamy w środku tej gorącej czerwonej kuli światła, która znajduje się około 150 milionów kilometrów od nas. Chodzi o to, że atmosfera Słońca sięga poza jego widzialną powierzchnię, a nasza planeta znajduje się w jej zasięgu. W zasadzie to podmuchy słonecznego wiatru tworzą to przepiękne zjawisko, znane jako zorza polarna. Ocean na Jowiszu jest większy niż pozostałe zbiorniki na wszystkich planetach Układu Słonecznego. Ale czekajcie, nie chodzi tu o typowy ocean. Ten na Jowiszu nie składa się z wody. Fascynujący twór tworzy wodór metaliczny, a jego głębokość sięga 40 tysięcy kilometrów, co stanowi prawie tyle samo, co obwód Ziemi. Atmosfera Słońca jest gorętsza niż powierzchnia gwiazdy. Na powierzchni temperatura sięga 5,5 tysiąca stopni Celsjusza, a górna część atmosfery nagrzewa się do kilku milionów stopni. Naukowcy podejrzewają, że wybuchy ciepła ze Słońca mogą mieć coś wspólnego z tym wyjątkowym zjawiskiem. Ludzie dowiedzieli się o istnieniu pięknych pierścieni Saturna w XVII wieku, ale dopiero niedawno okazało się, że Saturn nie jest jedyną planetą, która posiada pierścienie. Wszystkie gazowe olbrzymy, czyli Uran, Neptun i Jowisz, również je mają, ale są one cienkie i prawie niewidoczne. Jeśli chodzi o Marsa, Wenus i Ziemię, to są one zbudowane ze skał, zatem nie mają żadnych pierścieni. Układ Słoneczny nie jest jedyny w galaktyce Drogi Mlecznej. Tak w zasadzie nasza galaktyka mieści około 100 miliardów układów słonecznych. I mówimy tylko o naszej galaktyce, więc wyobraźcie sobie, ile ich jest w całym wszechświecie. W każdej chwili tu na Ziemi możecie natknąć się na skałę, która pochodzi z Marsa. Po przeanalizowaniu składu chemicznego niektórych meteorytów znalezionych na Saharze, Antarktydzie i w innych miejscach na planecie, naukowcy doszli do szokującego wniosku, że są marsjańskiego pochodzenia. Ponieważ Merkury znajduje się najbliżej Słońca, wiele osób zakłada, że jest to najgorętsza planeta. Ale mylą się, ponieważ w rzeczywistości to Wenus, która znajduje się jakieś 48 milionów kilometrów dalej od Słońca niż Merkury, jest znacznie cieplejsza. Chodzi o to, że Wenus posiada niesamowicie gęstą atmosferę, która jest 100 razy gęstsza od tej na Ziemi. Poza tym składa się ona prawie w całości z dwutlenku węgla, znanego również jako gaz cieplarniany. Te czynniki sprawiają, że temperatura na planecie wzrasta do szokujących 468 stopni Celsjusza i byłaby w stanie przetopić ołów. Jeśli chodzi o Merkurego, to maksymalna temperatura na jego powierzchni wynosi tylko 427 stopni. Księżyc Jowisza, Io, znajduje się w bezkresnym chaosie wywołanym setkami dymiących wulkanów na jego powierzchni. Jeśli kiedyś uda Wam się tam pojechać, wyślijcie mi pocztówkę. To będzie ciekawe. Wszędzie wulkaniczny dym kłębiący się wysoko w atmosferze Io. Największy wulkan w całym Układzie Słonecznym, a przynajmniej ten, o którym wiemy, znajduje się na Marsie. Ten potwór jest prawie tak duży jak Polska i znacznie wyższy niż Mount Everest. Jakim cudem wulkan tak bardzo się rozrósł? Odpowiedź jest prosta. Na Marsie jest dużo mniejsza siła przyciągania niż na naszej planecie. Nawet najmniejsze ciała niebieskie mogą posiadać własny księżyc. To nie takie trudne. W 1993 roku sonda Galileo minęła małą asteroidę, której średnica nie przekraczała 32 km i odkryła, że to maleństwo posiada swój własny, szeroki na 1,6 km księżyc. Od tamtej pory naukowcy odkryli mnóstwo innych księżyców krążących wokół mniejszych ciał niebieskich w naszym Układzie Słonecznym. Marsjańska Dolina Marinera jest dziesięciokrotnie większa niż Wielki Kanion Colorado. Jest to kolejna kwestia, która zastanawia naukowców. W końcu Mars nie jest przecież planetą, gdzie mają miejsce ruchy tektoniczne. Na powierzchni Jowisza znajduje się rejon zwany Wielką Czerwoną Plamą. Ostatnio astronomowie doszli do wniosku, że jest to w zasadzie burza, która szaleje na planecie już od wieków. Jakieś 20 lat temu naukowcy zauważyli, że ta czerwona kropka zaczęła się kurczyć. Dziś stanowi tylko połowę pierwotnego rozmiaru, chociaż i tak jest ona 1,5 raza większa niż Ziemia. A wy? Czy znacie jakieś inne, niezwykłe ciekawostki o Układzie Słonecznym, które mogłem pominąć? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ale nie uciekajcie jeszcze na inną planetę. Na naszym kanale znajdziecie mnóstwo ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych.
Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.